Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu na warsztat wziąłem moją najnowszą zabawkę i będziemy dzisiaj czyścić ten pistolet. Oczywiście ten pistolet był już wstępnie wyczyszczony, ale niestety nie miałem na tyle czasu, żeby podjąć się takiego już dokładnego czyszczenia za pomocą wody z płynem. A przed wystawą musiałem po prostu ten pistolet po strzelaniu wyczyścić, więc wyczyściłem go, ale tylko wyłącznie smarami i za cholerę powiem szczerze, nie mogłem doczyścić lufę zwykłym smarem, mimo tego, że zużyłem naprawdę nie wiem ile wacików, żeby z środka lufy doczyścić ten nagar, więc postanowiłem, że dzisiaj zrobię to już w taki sposób konkretny, czyli za pomocą wody z Ludwikiem usuniemy ten nagar z lufy. Wspomnę tylko, że Ludwik miętowy, używamy Ludwika miętowego do czyszczenia lufy, ponieważ no ten cytrynowy może powodować jakąś korozję lufy. Nie jest on wskazany. Lepszy jest i polecany właśnie ten Ludwik miętowy. On jest taki, można powiedzieć, delikatny. I tak, pierwsza rzecz, co należy zrobić, oczywiście odwieź szkórki i wykręcić kominki. Mam tutaj klucz do kominku, który musiałem sam spasować, bo oryginalnie nie wchodził on idealnie w te szczeliny, w te wycięcia na kominkach, dlatego musiałem pilnikiem po prostu to wszystko spasować. Teraz wszystko chodzi super. O, kominek wrzucamy do michy z wodą. Oczywiście woda jest naprawdę bardzo gorąca, praktycznie wrząca. Ja tam trochę dolałem ciepłej, żeby mógł tam później rękę włożyć. No i dobra. Kominki są odkręcone i teraz co następnie należy zrobić? Trzeba odłączyć lufę od osady. Tu mamy taki pin, klin właściwie. Z jednej i z drugiej strony go widać. Trzeba po prostu od tej strony ten klin wybić. I tak, będzie nam potrzebny do tego śrubokręt i młotek. Ja kupiłem taki młotek gumowy, żeby nie narobić szkody, więc za pomocą tego gumowego młotka będziemy ten klin wybijać. A tu można sobie lepiej na jakimś materiale oprzeć lufę, żeby nam się nie ślizgała. I teraz można bez problemu ten klin starać się wybić. Tu akurat jest takie wycięcie w tym klinie, które idealnie wpasowuje się śrubokręt i za pomocą młotka wybijamy klin. Cały nam wyszedł. Klin jest już wysunięty. Można sobie go w ten sposób pomóc wyciągnąć. Odłączony. Wyciągamy pobojczyk. Pobojczyk można oczywiście wcześniej wysunąć. Tak wygląda odłączona lufa od naszej dwurury. Tak wygląda
osada. To jest właśnie ten klin, który nam blokuje lufę w osadzie. Jak widać, tutaj wszystkie elementy wewnętrzne są czyste, ponieważ no, tu nie ma żadnych przedmuchów, prochu. Więc będziemy czyścić głównie lufę. No i tak. Zanurzamy ją w misce z wodą. Niech ten proch zacznie odmiękać. My w międzyczasie możemy sobie przygotować już wycior po to, żeby zająć się tym nagarem w środku. Skręcamy wycior. Używać będziemy szczotki z takiego syntetycznego włosia. Wycior jest już przygotowany. Następnie możemy zająć się lufą. Widać, mimo że broń była wcześniej czyszczona, nadal ten nagar w lufie jeszcze się osadził. Także dopiero takie czyszczenie daje nam pewność, że lufa jest czysta. Po takim czyszczeniu. Teraz już wyciągam, to wiem, że ten nagar się rozpuszcza. Widać to po samym kolorze wody. Dobrze, to wystarczy. Teraz wiemy już, że lufa jest na pewno czysta w środku. Co dalej? Musimy to teraz wyjąć i wysuszyć. Więc tak, teraz musimy przede wszystkim tą lufę osuszyć, wytrzeć i zakonserwować. Więc tak, no to oczywiście będzie nam potrzebny papier. Najlepiej zwykłe papierowe ręczniki, żeby po prostu to dokładnie wytrzeć. Większość tej wody, nawet z środka lufy, powinna nam odparować, już, ponieważ ta woda jest naprawdę bardzo gorąca. Używamy praktycznie wrzątku, więc woda sama w sobie powinna nam odparować. Dobra.
z zewnątrz lufa jest wytarta. Więc teraz musimy lufę szybciutko wytrzeć w środku. Mam tu przygotowane takie waciki kosmetyczne. Pożyczyłem od żony. I tutaj mam taki wycior z oczkiem. Bardzo fajna sprawa. Wkładamy taki wacik właśnie, przekładamy przez to oczko i pakujemy do lufy. On od razu nam tutaj, a jeszcze widzicie? Jeszcze jakiś tam osad się znajduje. Wycieramy, zmieniamy wacik. Musimy dotąd wycierać, aż po prostu lufa będzie po prostu czysta. Ona ma być czysta. Tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Dotąd będziemy wycierać, aż już żaden nagar, żaden osad nie będzie się z tej lufy wydostawał. I zmieniamy na kolejny wacik czysty. Ważne jest, żeby ten czarny proch dokładnie wyczyścić, ponieważ proch czarny jest to proch korozyjny. On powoduje korozję w żery, więc w odróżnieniu od prochu bezdymnego naprawdę nie jest on dobry dla stali. On po prostu tą stal nam niszczy. O, zobaczcie, już teraz na trzecim waciku już prawie nie widać śladów jakiegokolwiek brudu. Bardzo ładnie nam się lufa doczyściła. Teraz użyjemy oleju. Olej, ja głównie używam Brunoxa, to jest taki chyba najbardziej popularny olej. I będziemy zabezpieczać lufę po prostu. Dajemy i do kominków, jak i do samej lufy. Następnie znowu przecieramy. Po prostu musimy go ładnie rozprowadzić wewnątrz lufy. On nam będzie tę lufę konserwował. Dobra, mam jeszcze taki wycior właśnie odpowiedni do tego kalibru,
To jest taki wycioł materiałowy. Jego zakręcamy zamiast tej szczotki. Zamiast tej szczotki z włosia, ze sztucznego włosia, nakręcamy po prostu. Oczyszczamy. Nakręcamy ten właśnie wyciorek. Delikatnie możemy trysnąć. I czyścimy lufę. Właściwie to ją docieramy, ona już jest czysta. Oczywiście spryskujemy całą lufę ze wszystkich stron. Super. Jeżeli osada nie była czyszczona, no mówię, w moim przypadku osada była już czyszczona wcześniej, ale można również zająć się osadą. Ja tak z grubsza tylko po prostu, można powiedzieć, odkurzę. Te oleje również konserwują drewno, więc warto też zająć się. Tutaj nie trzeba rozkręcać żadnych mechanizmów, mówię, ponieważ ten nagar nie dostaje się do tych mechanizmów. Z racji tego, że tu nie ma żadnych przedmuchów, proch wydostaje się bezpośrednio z lufy, więc tutaj raczej nie będziecie mieli problemów z osadzającym się nagarem w mechanizmach spustowych, tak jak to się zdarza w Remington, tak jak to jest w Remingtonach Coltach, ponieważ w rewolwerach występują bardzo duże przedmuchy. Tutaj raczej tego nie ma. Dobra, osada jest już wyczyszczona. Teraz musimy wyjąć kominki. Kominki znajdują się w misce z wodą. Kurwa, jaka ta woda jest gorąca. Dobra, mam już je ten. Au. Mam już drugi. Mam już drugi. Oczywiście trzeba je teraz dokładnie suszyć. Kominki muszą być suche. To też jest oczywiście stal, więc również narażone na rdzewienie, dlatego zajmijmy się tym dobrze, żeby to była robota zrobiona dokładnie, nie na odpierdziel. Widzicie? Jeszcze brud. Jeszcze tutaj brud wyciągam z gwintów tych kominków. No, za pomocą tej szczotki można go. Można je dokładnie doczyścić.
Dobra. Teraz dosuszamy. Następnie zabezpieczamy olejem. Przestrzegam przed używaniem do tego celu WD-40. WD-40, wiem, że niektórzy, nie wiem, słyszałem opinię, że niektórzy tego używają. Jest to środek bardzo agresywny i proszę tego nie stosować. Do tego mówię, standardowe oleje, które można kupić praktycznie w każdym sklepie myśliwskim, przez internet, nadają się do tego dużo, dużo lepiej. Dobra. Kominki zabezpieczamy olejem. Ja jeszcze stosuję taką praktykę, że przed każdym strzelaniem z broni czarnoprochowej pierwsze strzały są to strzały z samych kapiszonów. Po prostu za pomocą samych kapiszonów wypalam po prostu ten olej, który znajduje się właśnie w kominkach. I wtedy wiem, że nie będę miał niewypałów. Mówię, czasami tak się potrafi zdarzyć, że może być jakiś niewypał. No i dobra. Co robimy dalej? Wkręcamy kominki w swoje miejsce. W swoje właściwe miejsce. Broni. Można użyć oczywiście jakiegoś smaru bezpośrednio. Ja wcześniej używałem smaru graficznego, ale to już tam nie jest to konieczne w tej chwili, żeby użyć smaru grafitowego na gwint kominków. Pewnie później to wykręcę i użyję tego smaru. I teraz za pomocą klucza dokręcamy. Nie trzeba tego robić, nie wiadomo z jaką mocną siłą, po prostu to klucza dokręcamy. Dokręcamy kominki. I mamy tak naprawdę wyczyszczoną w tym momencie lufę naszej broni. Lufa jest cała zabezpieczona olejem. No i tam za pomocą szmatki. To jest szmatka, której używam już od kilku lat. Ona jest praktycznie nasączona na tyle olejem, że nie trzeba stosować tych preparatów. Ale ja akurat tam nie żałuję. No i przecieramy ze wszystkich stron, żeby nadmiar tego oleju po prostu zetrzeć. I przystępujemy do złożenia broni. Oczywiście klin trzeba odłączyć. No i ja to robię za pomocą młotka. Jeszcze można troszkę dobić. Klin już siedzi na tyle, że nie musimy się o nic obawiać. Bezpiecznie jest klin już wbity. I z drugiej strony. To jest miejsce właśnie od tej strony ten klin wybijamy. Podobnie jak w Coltach. Tam też jest taki klin, który trzeba wybić, żeby odłączyć lufę od reszty. Słuchajcie, i to jest wszystko. Nie ma naprawdę problemu z wyczyszczeniem tej broni. Robi się to naprawdę sprawnie.
sprawnie i szybko. Cała filozofia. Cała filozofia z wyczyszczenia tej dwurury. Oczywiście jak ktoś jest perfekcjonistą, może to zrobić jeszcze dokładniej. Mówię, ja tą broń wcześniej już czyściłem, więc ona wstępnie była wyczyszczona, ale widzieliście jeszcze w tej lufie nagar był no niedoczyszczony, po prostu nie dało się tego za pomocą, nie mogłem tego za pomocą tylko oleju i przecieraków doczyścić. Dobra, to byłoby na tyle. Pozdrawiam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Dziękuję za komentarze, dziękuję za miłe słowa. To mnie motywuje do tego, aby te filmy kręcić dalej. Wszystko na dziś. Dzięki bardzo. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.